Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Johann Wolfgang von Goethe Cierpienia młodego Wertera. Johann Wolfgang von Goethe Nota biograficzna. Johann Wolfgang von Goethe jest jednym z najważniejszych pisarzy niemieckich nie tylko swojej epoki, ale literatury światowej w ogóle. Chociaż sam nie był romantykiem, wywarł znaczący wpływ na rozwój romantyzmu. Goethe urodził się we Frankfurcie nad Menem 28 sierpnia 1749 roku. Otrzymał wszechstronne wykształcenie. Rozpoczął studia prawnicze w Lipsku. Jednak dużo bardziej interesowała go edukacja artystyczna. Uczył się rysunku i drzeworytnictwa. Następnie zajmowała go alchemia i wiedza mistyczna. Przerwane wcześniej studia podejmuje na nowo w Strasburgu i udaje mu się w końcu zdobyć licencję prawnika. Bardzo krótko wykonuje jednak wyuczony zawód i koncentruje się na pracy literackiej. Przełomowym momentem w życiu getego było związanie się z księciem Karolem Augustem. Wyjeżdża do Weimaru i podejmuje u księcia służbę dyplomatyczną. W 1786 roku udaje się w dwuletnią podróż do Włoch, która ma duże znaczenie dla jego rozwoju artystycznego. W ramach służby u Karola Augusta, Goethe odwiedził również południowe rejony Polski, między innymi Wrocław, Kraków. Kopalnie soli w wiliczce. Goethe przyjaźnił się z drugim wybitnym twórcą literatury niemieckiej Friedrichem Schillerem. Obaj pisarze reprezentują nurt artystyczny nazywany klasycyzmem wajmarskim. Obejmował on twórczość pisarzy skupionych wokół Wajmaru, obficie nawiązujących do tradycji antycznej i historii. Goethe zmarł w wajmarze. 22 marca 1832 roku karierę zrobiły ostatnie słowa jakie przed śmiercią miał wypowiedzieć pisarz brzmiały one więcej światła cierpienia młodego wertera zalicza się do nurtu zapoczątkowanego na gruncie literatury niemieckiej w oryginale nazywanego Sturm und Drang czyli tak zwanego okresu burzy i naporu Charakterystycznymi kategoriami literatury należącej do tego nurtu były buntowniczość, opór wobec oświeceniowego racjonalizmu, kierowanie się wyobraźnią, koncentrowanie się na własnych przeżyciach wewnętrznych, w tym na cierpieniu. Nazwa nurtu pochodzi od tytułu dramatu Friedricha Maximiliana von Klingera, jednego z przedstawicieli Sturm und Drang. Zbójcy Schillera i cierpienia młodego Wertera to dwa najważniejsze utwory tego nurtu. Twórczość Getego, a zwłaszcza omawiana powieść okresu burzy i naporu, odegrała ogromną rolę w formowaniu się estetyki i wrażliwości romantycznej. Stworzyła nowy typ bohatera, skupionego na własnych przeżyciach, odróżniającego się od reszty społeczeństwa, a przez to osamotnionego. Niepogodzonego ze światem i gotowego do targnięcia się na własne życie. Werter stał się wzorem zarówno dla rozwijającej się literatury romantycznej, jak i dla wielu młodych ludzi w ich prawdziwym życiu. Cierpienia młodego wertera. Informacje podstawowe. Cierpienia młodego wertera. Po raz pierwszy zostały wydane w 1774 roku. Jest to powieść epistolarna, czyli zbudowana w formie listów. Większość z nich jest adresowana do przyjaciela Wertera, Wilhelma. Korespondencję poprzedza krótki wstęp, który ma wskazywać na autentyczny charakter wydawanych zapisków. Wszystkie szczegóły dziejów biednego Wertera, jakie tylko zebrać zdołałem. Zgromadziłem skrzętnie i podaję wam tutaj, ufny, iż wdzięczni mi będziecie za to. Zaprawdę niepodobna odmówić podziwu i miłości charakterowi jego oraz zaletom umysłu, a smutne koleje jego życia wycisnąć muszą łzy z oczu. Zacna duszo, odczuwająca też same co on tęsknoty, Niechże ci z cierpień jego spłynie w duszę pociecha, i jeśli los zawistny lub wina własna nie pozwoliły ci pozyskać przyjaciela bliższego, niechże ci książka ta przyjacielem się stanie. Osoba podająca się za wydawcę listów Wertera wyraża swoje uznanie dla niego. Poza tym zwraca się do czytelnika i wyjawia, że lektura może przynieść mu ulgę we własnych cierpieniach. Powieść została podzielona na dwie księgi. Pierwszy list nosi datę 4 maja 1771 roku. Wydarzenia przedstawione w cierpieniach młodego Wertera mają swoje źródło w autobiografii Goethego. Pisarz zakochał się w niejakiej Charlocie Buff, zaręczonej z Hansem Christianem Kestnerem. Kobieta Stała się pierwowzorem powieściowej lotty. Goethe zdecydował się napisać swój utwór po tym, jak jego przyjaciel popełnił samobójstwo. Przyczyną miała być nieszczęśliwa miłość. Pistolet, z którego do siebie strzelił, był pożyczony od Kestnera. Powieść Goethego odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się światopoglądu romantyków. Oraz na zawsze zapisała się do kanonu literatury światowej. Od nazwiska głównego bohatera wziął się termin werteryzm. Oznacza on charakterystyczną dla niego postawę wobec życia, określającą osobę silnie uczuciową, o wybujałej wyobraźni, nieznajdującej zrozumienia u innych ludzi, zbuntowanej przeciwko panującym konwenansom, jednocześnie. Odczuwającej bezsens życia, który może doprowadzić do samobójstwa. Z modą na werteryzm wiązała się także popularność stroju wzorowanego na bohaterze literackim: niebieskiego fraku i żółtej kamizelki. Odtworzenie wydarzeń. Werter przyjeżdża do małego miasteczka Walheim. Ma tutaj uporządkować sprawy spadkowe swojej matki. Wiemy jednak, że wyjazd jest również okazją do odcięcia się od afery towarzyskiej, jaką spowodował Werter. Uwiódł dwie siostry. Biedna Leonora. Byłem jednak niewinnym. Czyż mogę bowiem ponosić odpowiedzialność za to, że pod wpływem zalotności jej siostry i miłego z nią obcowania. Zrodziła się namiętność w biednym sercu? Już w pierwszym liście poznajemy więc skłonną do zakochiwania się naturę Wertera, oraz dowiadujemy się o powodzeniu, jakim się cieszy wśród kobiet. Konieczność wyjazdu nie okazała się dla niego zbyt uciążliwa. Wyznaje przyjacielowi, że dobrze się czuje w nowym miejscu i ma okazję odpocząć. Jest mi tutaj zresztą bardzo dobrze. Samotność to balsam nieoceniony dla mego skołatanego serca. Miejscowość, gdzie przebywam, to raj prawdziwy, a wiosna tu w pełni uroczych ponęt swych i rozkwitu. Drzewa, żywopłoty to jakby ogromne kwietne kiście. Także zbiera ochota zmienić się w chrząszczyka, Nurzać się w tej wonnej toni i żywić się wyłącznie zapachem. Poza urokami przyrody, chwali okoliczną ludność, z którą się zaprzyjaźnia. Jednak tych znajomości nie nazywa prawdziwym towarzystwem dla swojej duszy. Przy okazji balu organizowanego przez okoliczną młodzież, Werter poznaje córkę komisarza S. Charlotte. Nazywaną później zdrobniale Lottą. Od pierwszego dnia znajomości zakochuje się w niej, chociaż wie, że dziewczyna jest zaręczona. Jej wybranek Albert musiał wyjechać w związku ze śmiercią swojego ojca. Werter i Lotta zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Dziewczyna okazuje się bratnią duszą, której poszukiwał bohater. Jest poza tym przekonany, że zaczyna odwzajemniać jego uczucia. Sytuacja nabiera zupełnie innego obrotu po powrocie narzeczonego Lotty. Werter po krótkim czasie postanawia opuścić miasteczko. 20 października rozpoczyna się księga druga listów. Werter przyjechał do nowego miasta, którego nazwy nie znamy. Rozpoczyna pracę dyplomatyczną u konsula. Szybko nudzi mu się to zajęcie, ale radość sprawiają mu dwie nowe znajomości z hrabią C oraz panną von B. Do Wertera dochodzą wieści o tym, że odbył się ślub Alberta i Lotty. Później dochodzi do bardzo ważnego i przykrego dla Wertera incydentu. Ze względu na niższe pochodzenie zostaje wyproszony z przyjęcia w arystokratycznym gronie u hrabiego C. Dotknięty do żywego całą sytuacją, zwalnia się ze służby. Postanawia skorzystać z zaproszenia otrzymanego od niedawno poznanego księcia na wspólny wyjazd na wieś. Przedtem odwiedza swoje rodzinne okolice. Okazuje się, że zaproszenie na wieś przyjął dlatego, że chciał, aby książę pomógł mu zrealizować postanowienie pójścia na wojnę. Ten jednak odwiódł go od tego pomysłu. Werter szybko zaczyna się źle czuć w zamku. Postanawia wrócić do Walheim. Podczas jego nieobecności zaszło tam wiele zmian. Niezaspokojona miłość sprawia, że przebywając z Lottą, odczuwa cierpienie. Zakończenie powieści przybiera inną niż dotychczas formę. Regularna korespondencja Wertera urywa się, dlatego wydawca, którego poznaliśmy na początku, próbuje odtworzyć dalsze zdarzenia. W tej części pojawiają się fragmenty zapisków głównego bohatera. Sytuacja między trojgiem bohaterów jest coraz trudniejsza. Werter zaczyna tracić zmysły. Podejmuje ostateczną decyzję o samobójstwie. Przed śmiercią pisze do Lotty list. Oto jego fragment. Umrę. To nie jest rozpacz. To świadomość, że mbrzemie doniósł do kresu i że za Ciebie składam ofiarę. Tak jest lotto. Nie mam potrzeby przemilczać tego. Jedno z nas trojga musi zginąć, a przeto postanowiłem, że zginę ja. Tak, droga moja, różne myśli szarpały me biedne serce i wiły się w nim. Chciałem zamordować. Serce twego męża, ciebie, wreszcie siebie. I tak się niech stanie. Gdy o pięknym letnim wieczorze staniesz na wzgórzu, Wspomnij wówczas, jak często szedłem ku Tobie z doliny, potem spojrzyj ku grobowi memu, na którym wiatr kołysać będzie wysoką trawę, oblaną promieniami zachodu. Zaczynając ten list, byłem spokojny. Teraz jednak, gdy mnie otoczyły żywe wspomnienia, płaczę jak dziecko z Tobą. W międzyczasie Lotta zaczyna coraz bardziej uświadamiać sobie, jak bliski i ważny w jej życiu jest Werter. Ale nic nie może zrobić. Podczas ich ostatniego spotkania Werter nie mógł opanować uczuć. Całował i przytulał Lottę, która spłoszona uciekła z pokoju. Później wysłała służącego, żeby pożyczyć pistolety Alberta, a w głowie ma już powzięte postanowienie. O północy po dopisaniu ostatnich słów do Lotty, Werter strzela do siebie. Niefortunny strzał nie przyniósł jednak od razu śmierci. Bohater umiera dopiero rankiem. Pogrzeb odbył się o godzinie 23 i nie brał w nim udziału ksiądz. Charakterystyka bohaterów Przybliżmy teraz krótką charakterystykę trojga bohaterów: Lotty, Alberta i Wertera. Należy przy tym pamiętać, że dwoje z nich poznajemy głównie za pośrednictwem słów i uczuć Wertera. Informacje na temat jego cech osobowości wynikają z jego własnej korespondencji. Zacznijmy od Lotty. Kiedy Werter po raz pierwszy pisze o niej Wilhelmowi, nie ukrywa ogromnego wrażenia, jakie na nim wywarła. Jestże aniołem? Nie, tym mianem zowie pierwszy lepszy swą ulubioną. Nie jestem jednak w stanie uzmysłowić ci inaczej jej doskonałości, i nie mogę wyjaśnić, dlaczego jest doskonałą. Dosyć na tym, że wzięła w niewolę cały mój umysł. Jakże jest naiwna przy całym swym rozumie, jakże dobra, mimo stałości charakteru, jakże spokojną jest jej dusza, mimo ożywienia i ustawicznej ruchliwości. W oczach Wertera Lotta jest zupełnie wyjątkowa i idealna. Bohater nie śmie nazywać jej aniołem, bo uważa to za zbyt pospolite i mało wyszukane określenie którego używa każdy zakochany dostrzega także jej cechy wewnętrzne dobroć dobroduszną naiwność rozumność uczciwość i spokój duszy dalsza relacja która jest opisem scenki przed domem Lotty potwierdza wszystkie zalety dziewczyny przeszedłem po dworze zbliżyłem się do okazałego domu Wstąpiłem na schody i stanąłem w drzwiach. A wówczas oczom moim przedstawił się tak uroczy obraz, jakiego dotąd w życiu może nie widziałem. W obszernej komnacie cisnęło się sześcioro dzieci w wieku od jedenastu do dwóch lat do dziewczyny średniego wzrostu, zgrabnej postaci ubranej w białą sukienkę z bladoróżowymi kokardami na ramieniu i ugorsu. W rękach trzymała bochenek ciemnego chleba i krajała dzieciom kromki, których wielkość zastosowana była do wieku i apetytu każdego z nich. Lotta, mimo uczuć, jakimi zaczynała darzyć Wertera, była wierna i oddana Albertowi. Nawet podczas ostatniego spotkania z głównym bohaterem, kiedy już nie mogą pohamować emocji, Kobieta ucieka od Wertera, nie dopuszczając do zdradzenia męża. Porozumienie duchowe, jakie nawiązała z przyjacielem, choć było głębokie i prawdziwe, nie skłoniło Lotty do zerwania zaręczyn ani tym bardziej do porzucenia męża. Śmierć Wertera wywarła na niej ogromny wpływ, co świadczy o sile uczucia, jakim go darzyła. Poza tym. Lotta mogła czuć się odpowiedzialna za samobójstwo człowieka, który zrobił to z powodu nieszczęśliwej miłości, jaką ją darzył. Alberta poznajemy jako narzeczonego Lotty. Jest szlachetny, odpowiedzialny. Przez długi czas nie czuje zazdrości Overtera. Odnosi się do niego z szacunkiem i sympatią. Toleruje jego bliską przyjaźń z Lottą. Jego stosunek do głównego bohatera zmienia się dopiero po jego ponownym przybyciu do Walheim, kiedy Albert i Lotta są już małżeństwem. Albert prezentuje zupełnie inny typ człowieka niż Werter. Jest racjonalny, pracowity, twardo stąpający po ziemi. Dla analizującego każde swoje przeżycie wewnętrzne, przewrażliwionego i targanego emocjami Wertera, cechy Alberta które można by było uznać za zalety, nie przedstawiały jednak prawdziwej wartości. Należał on do ludzi, pośród których Werter nie odnajdywał zrozumienia dla swojej duszy. Werter był skupiony na własnych przeżyciach i uczuciach. Najczęściej był samotny, bo większość ludzi nie potrafiła go zrozumieć. Był przede wszystkim indywidualistą. Ukojenie, Znajdował czasami pośród natury. Był bardzo uzdolniony artystycznie. Mówiliśmy już o charakterystycznym ubiorze bohatera, składającym się z niebieskiego fraka i żółtej kamizelki. Miłość, jaką przeżywa Werter, to miłość romantyczna, nieszczęśliwa, porywcza i niespokojna. Bohater jest w stanie ciągłego rozgorączkowania. Nie zaznaje spokoju w swoim uczuciu. Tak opisuje moment rozstania z Lottą i Albertem. Poszli aleją, ja zostałem. Zobaczyłem ich w blasku światła księżycowego. Padłem na ziemię i wypłakałem się. Potem zerwałem się na nogi, pobiegłem na terasę i dojrzałem stamtąd jej białą suknię. Połyskującą u furtki w cieniu wielkich lip. Wyciągnąłem ku niej ramiona, ale w tej chwili wszystko znikło. Werter był honorowy. Szanował Alberta mimo tego, że posiadał jego ukochaną. Swój żal za zmącenie spokoju ich związku wyraził w pożegnalnym liście. Źle ci się odwdzięczył, Albercie, ale mi przebacz. Zburzyłem twój spokój domowy, obudziłem pomiędzy wami wzajemne niedowierzanie. Bądź zdrów, ja odchodzę. Bądźcie szczęśliwi przez moją śmierć. Albercie, daj szczęście temu aniołowi. Niech błogosławieństwo Boże spocznie na Tobie. Mimo to, egotyzm Wertera, czyli jego koncentracja na samym sobie i własnym cierpieniu, jest tak silny, że rani nawet najdroższą mu osobę. Werter wzbudził w lotcie poczucie winy i obarczył ją odpowiedzialnością za własną śmierć. Tak pisał w liście pożegnalnym: Przeszły przez twoje ręce, otarła się skórzu, całuję je tysiąc razy. Dotykałaś ich ty ty niebiańska istoto pochwalasz tedy mój zamiar podajesz mi do rąk narzędzie z rąk twoich wtedy pragnę przyjąć śmierć i przyjmuję ją Wypytałem dobrze służącego drżałaś podając mu je nie rzekłaś słowa pożegnania nie rzekłaś Biada Warto także wspomnieć o stosunku Wertera do odbiorcy większości jego listów, jego przyjaciela Wilhelma. Korespondencja z przyjacielem służy głównemu bohaterowi praktycznie wyłącznie wylewaniu własnych uczuć. List pożegnalny, skierowany jednocześnie do Wilhelma i matki Wertera, jest bardzo zdawkowy. I w dużej części wciąż dotyczy spraw samego autora. Wilhelmie, po raz ostatni widziałem pola, lasy i niebo. Żegnam cię. Przebacz mi, droga matko, pociesz ją, Wilhelmie. Niech Was Bóg błogosławi. Wszystkie moje sprawy są w porządku, bywajcie zdrowi. Spotkamy się kiedyś w lepszym świecie. Problematyka utworu. W interpretowaniu powieści Goethego rzucają się w oczy trzy zasadnicze filary problemowe. Po pierwsze, problem nieszczęśliwej miłości. Po drugie, problem osobowości wertera. I po trzecie, Aspekt konwenansów i ograniczeń społecznych. Zacznijmy od motywu nieszczęśliwej miłości. To wokół niego toczy się zasadniczo akcja utworu. Werter jest beznadziejnie zakochany. Nie dość, że nie może być z ukochaną, to musi także akceptować jej narzeczonego, później męża. Pogrążony już niemal w obłędzie werter popełnia samobójstwo. Jak pisze w listach i jak samodzielnie wnioskujemy z jego relacji, przyczyną tego kroku jest tragiczna miłość do kobiety związanej z innym. Ale czy możemy powiedzieć coś na temat innych, być może niebezpośrednich, przyczyn decyzji bohatera? Pamiętamy z pierwszego listu do Wilhelma, że wielka miłość Wertera nie jest bynajmniej jego pierwszą. Życie towarzysko-uczuciowe, jakie wcześniej prowadził, było bujne i niepozbawione skandali. Chociaż Lotta wydaje się prawdziwą bratnią duszą i tym razem wyjątkową dziewczyną, to wyjawienie przez GETEGO poprzedniego stylu życia bohatera oraz kilku innych okoliczności każą szerzej rozpatrzeć przyczyny samobójstwa. Zanim to zrobimy, omówmy drugi ze wskazanych problemów. Osobowość Wertera. Jego pesymizm, nieumiejętność odnalezienia się pośród większości ludzi, skupienie na własnej osobie pogłębiały negatywne uczucia związane z przeżywaniem nieszczęśliwej miłości. Z jednej strony bohaterowi doskwiera duchowa samotność, z drugiej, jako dla jednostki wyjątkowej, ta samotność jest w pewnym sensie nobilitująca. Potwierdza indywidualizm Wertera. Zastanówmy się, czemu dokładnie Werter nie potrafi odnaleźć się pośród innych ludzi? Co oznacza to, że do nich nie pasuje? Dlaczego czuje się pośród nich źle? Czy tylko dlatego, że jest wyjątkowy? Ma tak bogatą duszę, wrażliwą na sztukę, a inni nie spełniają jego duchowych potrzeb? Odpowiedź na te pytania pada w powieści właściwie wprost. To nie tylko werter z własnej winy nie wpasowuje się do reszty. To reszta go wyklucza i nie akceptuje. Dowodzi tego fragment opisujący upokorzenie, jakiego werter doznał na przyjęciu u hrabiego C. Konwenanse i bariery społeczne, jakie stają na drodze werterowi, Odzwierciedlają całość ograniczeń, jakie nakładał porządek społeczny w XVIII wieku i jakie w ogóle nakłada życie w społeczeństwie. To krępujące więzy, które upokarzają i umniejszają wartość kogoś, kto tak jak Werter może posiadać zalety intelektualne i duchowe, ale nie spełnia wymogów konwenansu. Na przyjęciu hrabiego, Werter nie zostaje wyproszony dlatego, że popełnił Fopa, czy jest głupszy od reszty towarzystwa? Po prostu przynależy do niższej klasy i z tego powodu z góry zostaje uznany za gorszego. Cierpienia młodego Wertera to, jak widzimy, nie tylko powieść o nieszczęśliwej miłości, ale także surowa krytyka podziałów i niesprawiedliwości społecznych, przeciwko którym zbuntował się Werter. Opracowała Weronika Wertelecka. Czytał Leszek Zduni. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z liceum.